Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu, we vlogu domowym, weekendowym. Będzie tak po części domowy, po części nie, bo zabiorę was pewnie na zakupy, ale to jutro. Dzisiaj wybieramy się do kina, ale przed tym jestem sama w domu, jest wtorek, godzina chyba po 10, tak, 10:21, a ja jak widzicie w pieleszach. Nie mam na sobie makijażu, na razie mam włosy naolejowane, mam tak zwaną cebulę na głowie. Ale potem mam zamiar się ogarnąć, bo chcę nagrać dla was filmy i je zmontować i muszę na pewno coś wrzucić, bo dawno żadnego filmu nie było. Ogólnie w styczniu, kiedy nagrywam tego vloga, pojawi się tylko jeden film, nad czym ubolewam, ale jeśli mnie śledzicie na Instagramie, to wiecie, że początek stycznia u nas był bardzo intensywny, dużo się ostatnio dzieje, a dzisiaj jest to mój pierwszy dzień wolny, który spędzam w domu, tak na spokojnie i wreszcie mogę coś zrobić. Dlatego też ogarnęłam już całą kuchnię, jadalnię, salon, wszystko wygląda ok. Jak wiecie, my się niedawno przeprowadziliśmy i cały czas urządzamy te pomieszczenia. I jutro wybieramy się prawdopodobnie do IKEA. Może dzisiaj chcemy kupić szafkę pod telewizor. Zastanawiam się nad bestą, zobaczymy co wyjdzie. Rozglądamy się, potrzebujemy jeszcze kilka mebli typu komoda, szafki nocne, tego typu sprawy, ale wszystko po kolei. Zobaczcie, kuchnia jest wysprzątana, za chwilę będę robić obiad, a raczej sobie wszystko ogarnę, przygotuję i obiad będzie się sam robił, a to dlatego, że będę go robić w crockpocie po raz pierwszy. Crockpot kupiłam już dawno, na Black Friday i jeszcze go nie wyjęłam, mam nadzieję, że będzie działał, bo naprawdę nie wyjmowałam go z opakowania, cały czas jest zataśmowany i dzisiaj będzie miał swoją premierę, więc chcę zobaczyć jak mi wyjdzie, bo mam ochotę na stroganowa. Stroganowa jedliśmy w Amsterdamie i bardzo nam smakowało, dwa razy w sumie na stroganowa się zdecydowaliśmy i było przepysznie, więc teraz też mam ochotę na stroganowa i chcę go zrobić, a myślę, że w crockpocie, w takim slow cookerze, wolnowarze będzie jeszcze lepszy i to mięso będzie takie, wiecie, rozpływające się w ustach. Zobaczymy jak wyjdzie, na pewno dam wam znać i pokażę wam jak to wygląda, bo jeszcze takiego wolnowaru, slow cookera nie używałam. I tak, pogoda za oknem, no nie pada, więc to już jest plus. Wczoraj, przedwczoraj było minus 1, minus 2 stopnie, więc było naprawdę super. Dodatkowo oświeciło słoneczko. Dzisiaj słońca nie ma, ale nie jest najgorzej. Grunt, że nie pada, więc pozytywne myślenie należy włączyć. I co? Lecimy z tym vlogiem. Mam zamiar kupić tu jakąś roślinkę, jakiegoś kwiatka, marzy mi się takie wysokie drzewko. Zobaczymy co z tego wyjdzie i bym chciała jeszcze lampę też wysoką do czytania. Jeśli znajdę coś ciekawego, to kupię i wydaje mi się, że fajnie by to dopełniło wnętrze, wtedy by wyglądało to wszystko jakoś tak bardziej przytulnie. Z drugiej strony prezentuje się to w ten sposób, możecie zobaczyć, jest w miarę ogarnięte. I kupiłam wczoraj kwiaty, przywołuję wiosnę, są tulipany. Byliśmy w Amsterdamie, więc zapragnęłam mieć tulipany u siebie w domu. Wyglądają przepięknie, przepiękny bukiet i wydaje mi się, że teraz na najbliższe tygodnie postawię właśnie na tulipany. A jeśli chodzi o crockpot, tak jak wam mówiłam, on jest jeszcze w opakowaniu, nieotwarty. Będzie miał swoją premierę dzisiaj. Mam nadzieję, że mi pyknie i że ugotuję coś dobrego i będziemy zadowoleni z naszego obiadku. Trzymajcie kciuki, zabieram się za rozpakowywanie i gotowanie. Zobaczcie, co udało mi się ostatnio upolować w TK Maxie. Spodnie z Lee, rurki, które wyglądają i leżą super. Są delikatnie przecierane tutaj na kolanach. I cena to jest tylko i wyłącznie 17 funtów. Naprawdę, jak zobaczyłam, że są
spodnie z Live w TK Maxie, to musiałam po nie sięgnąć. Kupiłam jeszcze czarną parę, którą mogliście zobaczyć m.in. w różnych stylizacjach z Amsterdamu. A tutaj teraz ucinam betkę. Chciałam Wam tylko szybko pokazać, co fajnego można upolować w TK Maxie. Naprawdę, naprawdę myślę, że to jest niezły deal. Jeśli chodzi o nasz obiad, to zostały 4 godziny i 22 minuty. I w tym momencie, zobaczcie, wygląda to tak i pachnie bardzo, bardzo smakowicie. Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że będzie dobry obiadek. I zobaczymy, zobaczymy, jak działa nasz nowy zakup. Ogarnęłam się, jak widać, makijaż minimalistyczny. Miałam teraz siadać i nagrywać dla Was filmy, jednak z nagrywania nici. Plany mi się pokrzyżowały, jest kilka rzeczy, które musimy zrobić wcześniej. Niemniej jednak nagrywam tego vloga, więc i tak nie jest źle. Mam nadzieję, że Wy się cieszycie, że będzie taki domowy vlog. Ja za chwilę uciekam, teraz czekam na Marcina, dlatego taki mały update chciałam Wam dać. I jeśli chodzi o makijaż, to jak widzicie, jest on bardzo minimalistyczny. Włosy proste, tylko je wysuszyłam. Nic z nimi nie robiłam, nie prostowałam, więc jeszcze po tym keratynowym prostowaniu jeszcze nie kręcą się aż tak bardzo, ale już widzę, że delikatnie się wywijają. Jednak nie wygląda to aż tak źle. Paznokcie ogarnęłam, to jest Insomnia z Semilaka, to jest chyba z kolekcji Honoraty Skarbek. Wolę jednak delikatniejszy róż na swoich paznokciach, niemniej jednak nie jest źle. I co, my uciekamy, obiadek będzie się robił, a ja jak będę miała tylko jakąś możliwość, to pokażę Wam, co ciekawego będziemy robić. Kochani, witajcie kolejnego dnia. Dzisiaj jest środa, kolejny dzień vloga. Jak wiecie, ja bardzo lubię vlogi weekendowe, więc zazwyczaj nagrywam w ciągu 2 dni. I udało mi się zrealizować pierwsze zadanie postawione sobie na dzisiaj, czyli nagrałam 2 filmy, które miałam nagrać wczoraj, nagrałam dzisiaj, więc spoko. Kciuk w górę dla mnie. Jak możecie zobaczyć, tak to w tym momencie tutaj wygląda. Z tyłu są jeszcze pudła, które mam nadzieję, że niedługo znajdą swój dom, a czyli rzeczy w tych pudłach znajdą swój dom, a pudeł może się pozbędziemy, bądź niektóre wyniesiemy na strych. Niektóre rzeczy tutaj nie są potrzebne, są tutaj jeszcze dekoracje świąteczne, których po prostu nie mam gdzie upchać. Lampy są jeszcze rozstawione, ale background, zobaczcie. Oj, nie tu. O, tak to mniej więcej wyglądało. Wygląda to na minimalistyczny wnętrz. Jak widzicie, ja mam na sobie bluzę, bo dzisiaj mam taką ochotę chodzić w jakiejś przyjemnej, ciepłej bluzie za oknem. No nie za bardzo pogoda nas nie rozpieszcza dzisiaj, ale mam nadzieję, że ten dzień jakoś przetrwamy. Jeszcze czeka mnie latanie po mieście, jedziemy do Ikei, będzie się działo, a godzina jest, drodzy Państwo, 11, więc super, super, zaczynamy kolejny dzień. Usiadłam na chwilę, żeby z Wami pogadać i chciałam Wam wspomnieć o filmie, na którym wczoraj byliśmy. Otóż o 8.15, sorry za zmywarkę, o 8.15 mieliśmy seans Knives Out, czyli Na Noże. I nie wiem, czy widzieliście może trailer, ale było ich dość sporo w internecie. I jest to komedia kryminalna, dramat o rodzinie, która ma dość spory majątek, a majątek pochodzi od dziadka, który słynął z tego, że pisał powieści kryminalne, i dochodzi do tego, że dziadek popełnia samobójstwo i próbują się dowiedzieć wszyscy, co tak naprawdę się stało, rozwikłać zagadkę. I tam jest detektyw Mr. Blank, jeśli się nie mylę, którego gra Daniel Craig i majstersztyk. Akcent po prostu nie do podrobienia.
bardzo mi się podobał ten zabieg, jaki Daniel Craig wykonał przy swojej, przy tworzeniu swojej postaci. I w ogóle jego teksty, to co się dzieje w filmie jest fantastyczne, więc jeśli jeszcze nie oglądaliście tego filmu, to serdecznie Wam polecam. Jeden z lepszych filmów, które ostatnio oglądałam, jak nie najlepszy, naprawdę był super i nie spodziewałam się zakończenia. Po prostu nie zgadłam, było tyle fajnych, ciekawych twistów i było to zrobione w bardzo zaskakujący sposób, ciekawy sposób i naprawdę super się ten film oglądało, więc bardzo serdecznie Wam polecam, jest mnóstwo świetnych aktorów. Podejrzewam, że przypadnie Wam do gustu i myślę, że ten film pojawi się, również w moich niekosmetycznych ulubieńcach, które notabene też muszę nagrać, bo mam kilka rzeczy fajnych do polecenia i tak powiem, wiszę Wam ten film, już dawno tego nie było, więc tak, i dzisiejszy ten tydzień w ogóle, muszę Wam powiedzieć, że rozpoczął się super, bardzo produktywnie i w tym roku wyznaję zasadę, że jak robić, to robić porządnie. Takie moje motto na 2020 rok i tak się staram wszystko tak działać, żeby rzeczywiście robić tak, jak potrafię najlepiej, czyli perfekcjonizm troszkę mi się włącza, ale wiadomo, że zrobione jest lepsze od, jak to się mówi, że zrobione jest lepsze od perfekcyjnego. I myślę, że to prawda. Dajcie znać, czy oglądaliście Na Noże, jak Wam się ten film podobał i czy spodziewaliście się zakończenia. Oczywiście nie spoilujcie, bo nie chcę odbierać nikomu zabawy, a naprawdę film jest zrobiony po mistrzowsku. Cieszę się, że go obejrzeliśmy, mimo że już jest grany w kinach. Już od ponad miesiąca chyba, jak nie dłużej, jak nie dwa miesiące. Cieszę się, że jeszcze był w kinie. I teraz czekam na Marcina. Jak widzicie tutaj pudełko z tyłu, to jest zielona herbata, która już czeka na zrobienie od roku. Dostałam to pudło na gwiazdkę w 2018 roku i muszę się zmotywować, żeby tą herbatę zrobić. W ogóle Wam pokażę, jak to wygląda. W środku wygląda to tak i to jest bardzo fajny, przemyślany prezent, z którego nadal się cieszę i mam nadzieję, że w końcu wypiję tę herbatę. Może zrobimy nawet teścik na żywo, zobaczymy. Jest to matcha i zobaczcie, są nawet takie miseczki, nie powiedziałabym, że to są kubeczki, bo to wygląda jak takie spore miseczki, w które ta herbata się nasypuje, wlewa się wodę, tutaj jest termometr, żeby dokładnie wymierzyć temperaturę tej wody, no i bambusowe mieszadełko. To też jest w planie, żeby w końcu tę herbatę wypić, tym bardziej, że chyba data, jeśli chodzi o zużycie tej herbaty, to jest 1 kwietnia 2020, więc jestem w stanie jeszcze tę herbatę z Marcinem wypić, ale musimy się w końcu zabrać za jej wykonanie. Jeśli chodzi o książkę, jaką czytam w styczniu, to jest to Zacznij od dzisiaj Eweliny Mierzwińskiej, Organizacja czasu, pracy i życia z wykorzystaniem metod coachingowych i naprawdę jest to ciekawa pozycja i tutaj mam cytat. Bardzo mi się to podobało. Przyszłość to nie jest żadna mistyczna kraina, w której same z siebie spełniają się marzenia. Przyszłość to konsekwencja tego, jakich wyborów dla siebie dokonujemy dzisiaj. Nie jutro, za tydzień, od poniedziałku. Najprawdziwsza prawda. Zakupy zrobione, wszystko co mieliśmy załatwić w centrum załatwiliśmy. Teraz idziemy do Ikei i chyba skusimy się na klopsiki, bo jestem bardzo głodna, jest już godzina 15. Miałam nadzieję, że wszystko pójdzie nam troszeczkę szybciej, no niestety tak bywa, ale grunt, że jest wszystko załatwione. W Ikei chcemy zamówić bestę, stolik pod telewizor, chyba najbardziej nam się podoba. Szukaliśmy takiego stolika troszeczkę innego, troszeczkę bardziej nowocześniejszego i w sumie besta najbardziej wpisuje się w ten klimat. Czekam na Marcina, bo znaleźliśmy na parkingu telefon, chcemy go oddać i Marcin poszedł to zrobić. Ja korzystam z okazji, się do Was odzywam z tyłu. Jak widzicie, są zakupy, jest polski sklep, jest Boots, jest Primark, więc podejrzewam, że coś Wam pokażę co nieco w domu, jak już będziemy, a za chwilę lecimy. Mam nadzieję, że Marcin też szybko wróci, bo chcę już jechać do Ikei, chcę mieć to z głowy, chcę wrócić do domu, mieć taki wolny wieczór dla siebie. Dobrze, Marcinie, możesz się przywitać? Po raz pierwszy jesteś we vlogu. Dzień dobry. Widzicie? Jest obiadek. Tak, Madzia gotuje. Typowe. Jest też deser.
ciasto też upiekłam. Kawka jest, więc posilimy się i idziemy na zakupy. Tak, Marcinku? Mhm. Gadasz się? A widoczki? Takie ładne. Także restauracja fancy z ładnym widokiem. Zobacz, jak ten wave, jak to wygląda ten. No wiem, zobaczcie. The wave jest tutaj. To jest nowy aquapark. Nie wiem, nie wiem. Dajcie znać, czy wy też tak robicie, że się dzielicie, bo było ciasno. Zawsze tak robimy. Nie, my zawsze się dzielimy. No, także smacznego, Macinek, dobre? Dobry serniczek? Lepszy niż kawa na pewno. Muszę wam powiedzieć, że z czasem Marcin się o wiele mniej denerwuje, projektując meble w Ikei. Już nie jest tak źle. Jest całkiem uśmiechnięty. Tak, panie Marcinie? Lepiej, co? Fajniej? Podoba ci się? No, nie ma. Ekstra. Pomału wracamy z Ikei i zobaczcie. Mamy nowego członka rodziny. Poznajcie Zdzisława. Zdzisiu wraca dzisiaj z nami do domu. Będzie bezpiecznie przewożony. I tutaj Marcinek. Marcinek, co myślisz o Zdzisiu? Zdzisiu. Hmm? Nie myślę, co myślę. Podoba ci się Zdzisiu? No tak wiesz, średnio bym powiedział. Nie podoba ci się Zdzisiu? Bardzo ładny jest. Zobaczcie, jakie ma ładne kolory. Jasny zielony i ciemny zielony. Pięknie wyglądał. Zobaczcie, że będzie pięknie wyglądał. Okej, okay. Następnym razem kupimy Monstera, jeśli będzie. Ale Zdzisiu miał dzisiaj szczęście i jedzie do domu z nami. Nie wiem, czy miał szczęście. Mam nadzieję, że będzie miał szczęście. Życzę mi powodzenia w pielęgnacji. Zobaczcie, wyszło mi to w ten sposób. Strogonow z ziemniaczkami. Jutro planuję z plackami ziemniaczanymi. Mam nadzieję, że będzie dobrze smakował. Nie wiem, zobaczymy. Powiem wam, że ja nie mam jakichś zdolności kulinarnych, ale staram się, gruncie się staram. Dobrze, kochani, przyszłam się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że taki dniowy, zwykły, domowy vlog wam się podobał, że miło spędziliście ze mną, z nami czas i że będziecie wracać na ten kanał. Zapraszam was bardzo serdecznie do subskrypcji, zostawiajcie kciuki w górę i oczywiście komentujcie, będzie mi bardzo miło. Ja uciekam, już jestem zmęczona, jest godzina, która jest w ogóle godzina 21:07. Jutro idę do pracy, więc pora się ogarnąć, wykąpać i iść spać. Życzę wam udanego dnia, do zobaczenia i widzimy się już niedługo. Na razie, pa!